Drugie okrążenie, druga część naszej dyskusji w gorących pytaniach telewizji w Polsce.pl o roli Senatu, o tym jak Izba Wyższa w parlamencie będzie wyglądać w tej kadencji, bo zapowiada się na naprawdę ciekawe, interesujące batalie, oczywiście batalie polityczne. Gabriela Morawska-Stanecka, senator Lewicy, Maria Koc, wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość. Raz jeszcze witam panie bardzo, bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy w pierwszej części o tym, jak wyglądają te dyskusje, dość nerwowe czasem, o kształtowaniu większości w Senacie. No to krótka próba. Najpierw w wykonaniu pana Fedorowicza. Będzie obłożony anatemą do trzech pokoleń, to jest pewne. Jeżeli ktoś ma odwagę taką, żeby zaryzykować swoje życie, swoich dzieci i wnuków. No właśnie, trochę nawet przycięta ta wypowiedź, ale faktycznie sugestia jest jasna. Kto przejdzie na stronę Prawa i Sprawiedliwości, ten będzie miał problemy, i to do drugiego czy trzeciego pokolenia. Być może publicystyczna wypowiedź bardziej niż polityczna, ale jeszcze jeden wątek, żeby było bardziej ciekawie, czyli kwestia protestów wyborczych. Wiceminister Jarosław Sellin tak tłumaczył, dlaczego PiS zgłosiło takie protesty w kilku okręgach. Dlaczego chcecie, żeby w tych konkretnych okręgach senackich sąd nakazał ponowne przeliczenie głosów? Z bardzo głosów. Prostej przyczyny, bo myślę, że pan też byłby zainteresowany tym, pewnością i wiedzą stuprocentową, że rzeczywiście wygrał ten senator, który powinien był wygrać. A bo w okręgu numer 2 na przykład, nie jest pan zainteresowany, czy wygrał ten senator, który powinien, bo tam różnica głosów między PiS-em a koalicją jest 1000 z kawałkiem. Ale momencik, 1000 z kawałkiem, tylko że tam wygrało Prawo i Sprawiedliwość. I tam jakoś nie sprawdzacie. Sprawdzamy tam, gdzie mamy ochotę sprawdzać. Jeżeli, jeżeli widzimy, że na przykład w okręgu numer 100 padło ponad 130 tysięcy głosów, różnica między zwycięskim senatorem a przegranym jest 300 głosów, a głosów nieważnych jest ponad 3300, czyli 3 razy więcej niż średnia w kraju, to możemy być troszkę zaniepokojeni i poprosić Sąd Najwyższy o sprawdzenie. Pani marszałek, skąd ten pomysł na protesty wyborcze po kilku dniach od wynikach wyborów? Skoro pojawiły się wątpliwości po przeanalizowaniu tych wyników wyborów, no to skorzystaliśmy z tej możliwości, jaką daje kodeks wyborczy, i te protesty zostały złożone. Przypomnę, że złożyliśmy 6 takich protestów, a ogólnie wpłynęło ich do Sądu Najwyższego bodajże 73. Wypowiadał się rzecznik Sądu Najwyższego, że przeważnie po każdych wyborach pływa około 100 protestów, więc ani nie jest to mniej, ani nie jest to więcej niż to bywa po innych wyborach. Nie dopatrywałabym się w tym żadnej sensacji. Pojawiły się pewne wątpliwości co do ilości głosów nieważnych, która to ilość tych głosów nieważnych była dużo większa, czy też większa od tej różnicy, jaka dzieliła państwa, którzy byli w tym czubie, że tak powiem, w wyborach do Senatu, pomiędzy osobą, która zdobyła mandat, a tą, która była druga w kolejności. Więc ja bym tu żadnej sensacji się w tym nie upatrywała. Po prostu korzystamy z możliwości, jaką daje kodeks wyborczy. Standardowa techniczna procedura. Standardowa techniczna procedura. My nie podważamy wyników wyborów. Chcemy po prostu wiedzieć. Sąd Najwyższy się do tego odniesie. Wiemy, że Sąd Najwyższy skierował już zapytanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Wiemy, że w jednym przypadku Państwowa Komisja Wyborcza już się wypowiedziała. Krytycznie. Przyjmujemy to ze spokojem. Czekamy na ostateczną opinię Sądu Najwyższego. My złożyliśmy takie protesty, również Koalicja Obywatelska, również 3 inne komitety wyborcze, bo w sumie chyba 5 komitetów wyborczych zgłosiło te protesty. No więc to jest normalna, jakby standardowa procedura, a jakby odbieranie komuś tej możliwości, no to ze zdziwieniem przyjmuje, bo jeżeli ktoś wątpliwości ma, no to najlepiej, żeby Sąd Najwyższy te wątpliwości rozwiał. Prosta sprawa. Nie odbieramy tej możliwości nikomu, ale sami też chcemy mieć prawo z niej skorzystać. Przypadkiem, o którym pani marszałek powiedziała, w którym to Państwowa Komisja Wyborcza oceniła krytycznie protest złożony przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, był okręg numer 75, katowicki, śląski okręg, w którym pani senator zdobyła mandat. Czuła się pani zagrożona tymi działaniami, tymi protestami, czy po prostu, tak jak pani marszałek mówi, to jest techniczna procedura, do której każdy ma prawo, najwyżej po prostu przeliczymy głosy jeszcze raz, jeśli będzie wszystko w porządku, no to może nie ma powodów do obaw. Przede wszystkim to pokazuje, jak Prawo i Sprawiedliwość traktuje nawet kodeks wyborczy. Ponieważ to nie jest tak, że jak mamy ochotę, albo jesteśmy ciekawi, jak to powiedział pan marszałek Terlecki, to my sobie to sprawdzimy. Nie.
to zgłosimy protest wyborczy. Ponieważ kodeks wyborczy mówi wyraźnie, kiedy. Kiedy są spełnione pewne przesłanki. Czyli kiedy albo popełniono przestępstwo przeciwko wyborom, które jest określone enumeratywnie, są te przestępstwa wyliczone, albo wówczas, kiedy były jakieś incydenty przy oddawaniu głosu, przy liczeniu głosów, czy głosowaniu, które by mogły mieć wpływ na wynik wyborczy. W tej sytuacji, tych 6 protestów, żadna taka rzecz się nie stała. A przesłanka, że zbyt duży odsetek głosów nieważnych, które mógł wypaczyć werdykt? To nie jest przesłanka, to jest też wskazane w kodeksie wyborczym, że wyborca ma prawo, może oddać głos, na którym nie zakreślił nikogo i taki głos jest traktowany jako nieważny. Głos, w którym zakreślono na przykład 2 osoby, również jest traktowany jako głos nieważny i w każdych wyborach padają głosy nieważne, to jest element każdych wyborów, ale w żadnych wyborach nie zdarzyło się, żeby w taki sposób kwestionowano wynik wyborów, czyli wolę suwerena. Ale pani senator też wie doskonale, że przy wyborach samorządowych czasami kandydaci zgłaszają prośbę o przeliczenie ponowne, bo im zabrakło kilkunastu głosów czasami do zwycięstwa. Czasami jest tak, że jest, ja już znam taką sytuację, że jednym głosem wygrano, ale też nie było wtedy protestu wyborczego, bo protest wyborczy składa się, kiedy faktycznie wskazuje się, że coś było nie tak. A tutaj wszystko było dobrze, nie było żadnych incydentów wyborczych w tych okręgach wyborczych, ani nie było żadnych takich sytuacji, które by mogły wpływać na wynik wyborów. To po pierwsze. Po drugie, te protesty wyborcze jakimś dziwnym trafem zostały złożone kilka dni po wyborach, czyli wtedy, kiedy już pewne sytuacje rozmów z senatorami miały miejsce i nie udało się stworzyć tej większości. To spróbujemy w ten sposób. Ale generalnie te tłumaczenia, które ja słyszę od kilku dni, a one są już różne i naprawdę wzbudzają pewną nerwowość, ale nie nerwowość w obawie o swój własny wynik, bo ja wierzę powołanym przez Prawo i Sprawiedliwość komisjom wyborczym. Wyborom, które zostały przeprowadzone przez rządzącą partię, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość przygotowało te wybory, Prawo i Sprawiedliwość miało wpływ na wybór komisarzy wyborczych. Mało tego, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego jako tych dwóch komitetów byli w każdej komisji wyborczej, bo te dwa komitety wyborcze jako jedyne miały prawo obsadzić wszystkie komisje wyborcze. I mimo to Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś wątpliwości co do liczenia głosów. A co jest jeszcze kuriozum? Do Senatu. Przecież te same komisje wyborcze liczyły głosy oddane w wyborach do Sejmu. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Tutaj nikt się absolutnie nie odnosi do ilości głosów nieważnych. No i oczywiście nie odnosi się również w takich sytuacjach, gdzie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wygrał. W okręgu nowosądeckim było 20% głosów nieważnych, ale wygrał przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj nie ma problemu. Pani marszałek, trochę tych zarzutów padło. Warto, myślę, odpowiedzieć, by uspokoić albo nie uspokoić naszych widzów. Ja myślę, szanowni państwo, że taka nerwowość jest niepotrzebna. Tak jak powiedziałam, korzystamy z takiej możliwości, jaką daje nam kodeks wyborczy. Co do 6 okręgów, uznaliśmy, że warto, aby Sąd Najwyższy tej sprawie się przyjrzał. Że te protesty zostały złożone po kilku dniach. Większość z tych 73 protestów została złożona pod sam koniec tego okresu 7 dni, kiedy można było te protesty składać, bodajże do wtorku do godziny 16, a potem jeszcze decydowała data stempla pocztowego, czyli do północy z wtorku na środę. Więc szanowni państwo, one spływają zawsze pod koniec tego 7-dniowego czasu. Przecież trzeba taki protest też przygotować, trzeba też przeanalizować wyniki wyborów. Nie widziałabym tutaj, nie dopatrywałabym się w tym tutaj niczego nadzwyczajnego. Tak jak powiedziałam, skorzystaliśmy z możliwości, Sąd Najwyższy się do tego odniesie. Rzeczywiście ten proces wyborczy był bardzo dobrze przygotowany, bo szanowni państwo, po raz pierwszy się zdarzyło, że komisja wyborcza tak szybko policzyła głosy i tak szybko podała oficjalne wyniki wyborów. Zawsze trwało to kilka dni, pamiętamy, siadały systemy informacyjne, komisje różnego rodzaju problemy przeżywały, tak i czasami na stronie PKW oficjalne wyniki z wielomiesięcznym opóźnieniem. Z roku 2014 w kilku okręgach w Warszawie do tej pory do dnia dzisiejszego ich nie ma. Tutaj wszystko przebiegło sprawnie. Nie zmienia to faktu, że tych prawnych przesłanek, no nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość miało do końca w tych wyborach, czy rzeczywiście coś było nie tak, czy sama wątpliwość co do liczby
głosów nieważnych wystarczy, by złożyć protest. Nie. To Sąd Najwyższy się do tego odniesie, drodzy państwo. Ja tego uzasadnienia w szczegółach nie znam, więc mogę tylko powiedzieć, że złożone zostało to do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy się do tego odniesie i uzna, czy kierować tę sprawę dalej do PKW, na przykład z prośbą o przeanalizowanie, przeliczenie głosów, czy też na przykład uzna, że te protesty, czy któryś z tych protestów nie ma uzasadnienia, tak? Więc no zostawmy to, ta sprawa no dobrze, się toczy, a jeśli, i już wpływają pierwsze opinie i informacje. Uzasadnienie, jakie wskazane zostało, i to jest dla mnie najbardziej bulwersujące, zostało jedno takie zdanie mi zapadło w pamięć, że istnieje prawdopodobieństwo, że te głosy, które zostały uznane za nieważne, mogą być oddane na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Ja podejrzewam, że ktoś będzie miał szklaną kulę i będzie ustalał, który ten głos miał paść na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, więc ja poszłabym dalej. No może te głosy, które oddano na kandydata opozycji, też miały paść na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, tylko ten biedny wyborca tak się zakałapućkał w tym wszystkim, że oddał na kogo innego. No właśnie tu jest klucz całej sytuacji, panie redaktorze. Nie ma podstaw prawnych. Nie ma podstaw prawnych, ponieważ kodeks wyborczy mówi wyraźnie, jakie są przesłanki. Te przesłanki nie zostały w wypadku tych 6 protestów spełnione. Zobaczymy, jak się zareagują i Państwa Komisja Wyborcza i Sąd Najwyższy, ale przejdźmy dalej, pani marszałek, pani senator. Jeśli się ten wynik wyborów utrzyma z korzyścią lekką po stronie opozycji, to co realnie może utrudnić w rządzeniu Prawu i Sprawiedliwości? Jakie realnie przeszkody może rzucić, mówiąc kolokwialnie, pod nogi kłody Senat na tym etapie i legislacyjnym, i później już wprowadzanych zmian? Szanowni państwo, no jakie kłody? Może nie ma o co kruszyć kopii. Tak jak powiedziałam, i konstytucja, i nasz regulamin Senatu przewiduje, że nad każdą ustawą Senat powinien się pochylić w terminie do 30 dni. Więc jest to ten termin, który mamy na rozpatrzenie ustawy, ustosunkowanie się do niej. Nieustosunkowanie się do niej powoduje, że trafi ona bezpośrednio na biurko pana prezydenta. Ale jeżeli na przykład Senat odrzuci ustawę, czy też prowadzi poprawki, trafi ona z powrotem do Sejmu i Sejm bezwzględną większością odnosi się do tych proponowanych przez Senat zmian. Czy je przyjmuje, czy w części przyjmuje, czy je odrzuca. Więc tak naprawdę ten proces legislacyjny może się w przypadku niektórych ustaw, które na przykład byłyby przyjęte, bo czasem przecież też tak jest, że były przyjmowane ustawy bez poprawek przez Senat, no to w stosunku do takich ustaw, jeżeli będą wniesione poprawki, no to ten proces się lekko wydłuży, plus minus bo one 30 wrócą dni, do Sejmu, które tak ma Senat, i plus później powrót do Sejmu na kolejne posiedzenie. Powrót do Sejmu na posiedzenie i Sejm się do tych poprawek wniesionych przez Senat ustosunkuje. A jakie narzędzia, pani marszałek, Prawo i Sprawiedliwość traci, jeśli chodzi o wpływy, mówiąc już wprost, o możliwości oddziaływania na rzeczywistość w Senacie? Bo wiemy przecież, że i marszałek Senatu, i cała kancelaria Senatu to też i pokaźny budżet i pewne reprezentowanie choćby Polski poza granicami. Tak jak pan powiedział, no marszałek Senatu jest to trzecia osoba w państwie, która też przecież reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, która też przyjmuje różnego rodzaju delegacje. No Senat jest pod tym względem w ostatnich 4 latach bardzo aktywny, bo też przecież grupa V4 chociażby, czy też spotkania marszałków Senatu z Europy, prawda, z krajów europejskich, krajów Unii Europejskiej, więc tutaj ta aktywność pana marszałka Stanisława Karczewskiego była bardzo duża. No więc no, kształt prezydium jest tutaj bardzo ważny, prawda, no bo czy będzie ta dobra współpraca z Sejmem, czy z rządem, prawda, czy też jej nie będzie, czy też Senat stanie się takim polem walki politycznej, bo już słyszeliśmy takie wypowiedzi, na przykład dla mnie bardzo niepokojące, przedstawicieli Koalicji Obywatelskich, którzy mówili tak, przejmiemy Senat, dosłownie tymi słowami, przejmiemy Senat, to nam pomoże wygrać wybory prezydenckie, a po wygranych wyborach prezydenckich doprowadzimy do przedterminowych wyborów do Sejmu. Więc to może wzbudzać niepokój, ponieważ Senat jednak był taką miejscem debaty merytorycznej, spokojnej, ta temperatura debaty nigdy nie była tak wysoka, jak to się dzieje w Sejmie. Jednak wszyscy senatorowie,
sprawie, niezależnie czy to z opcji tej rządzącej, czy z opozycji, to zawsze jednak panowali nad emocjami, zawsze to jednak była taka bardzo kulturalna dyskusja, nawet jeżeli się bardzo różniliśmy. W przeciwieństwie do tego, co się działo w Sejmie, bo tam było też i wiele różnego rodzaju happeningów, różnych takich, prawda, bardzo gorących, często niepotrzebnych wystąpień, słów niepotrzebnych. W Senacie tego nie było i nie chcielibyśmy, żeby Senat stał się taką areną walki politycznej, bo jeżeli to ma służyć wygraniu wyborów prezydenckich, no to można domniemywać, że ta kampania prezydencka w jakimś sensie przeniesie się, prowadzona przez opozycję, przeniesie się do Senatu. Obiecuję, że do tego argumentu i zarzutu pani senator się odniesie i od tego zaczniemy, ale już w trzeciej części naszej dyskusji, bo czas nas w tej odsłonie dogonił, ale nie odkładajcie państwo pilotów, nie dotykajcie ekranów telewizyjnych, bo za chwilę kilka wracamy i z trzecią częścią naszej dyskusji będzie nie mniej ciekawie.